Dzień dobry, dzisiaj znowu o kamerze. Tym razem kamerze zewnętrznej, ale kamerze także działającej w systemie Tuya. Tak jak kamery, które wam pokazywałem dotychczas. Tu linki będą, tu link. W każdym razie ta kamera działa w systemie Tuya i ta kamera także, tak jak poprzednie, pochodzi z sklepu Action, choć nie była kupiona w Actionie, ale o tym za chwilę. I ta kamera działa, tak jak powiedziałem, w systemie Tuya. Jest to tym razem kamera zewnętrzna, kamera odporna na warunki atmosferyczne, na wodę, w sumie na wodę, więc na nic więcej, no ale odporna na warunki zewnętrzne. Kamera, która może być zamontowana po prostu na zewnątrz, na dworze, na balkonie, na polu, jak wolą, na południu, czy gdzieś tam po prostu nie pod dachem. O tak, tak będzie najprościej. Kamera, tak jak powiedziałem, pochodzi ze sklepu Action, natomiast ta nie była kupiona w Actionie, tylko była kupiona na AleDrogo. Na AleDrogo i nie za tą kwotę, którą tutaj widzicie, bo tutaj jest napisane 250 zł, a była kupiona taniej niż jest w Actionie. W Actionie kosztuje 179 zł w tej chwili, a to kosztowało 169 z przesyłką wliczoną w cenę, w tym smarcie, czy jak to tam się nazywa, w AleDrogo. Także znalazłem nową kamerę taniej na AleDrogo. Pytacie, po co ta kamera? Ta kamera nie jest dla mnie, ta kamera jest dla kogoś tam z rodziny. Ma być zamontowana gdzieś tam na wsi, na zewnątrz domu. Natomiast próbując, testując, sprawdzając, jak to działa, szczerze zacząłem się zastanawiać, czy takie kamery, jednej bądź dwóch, nie zamontować sobie w kamperze. Ale o tym też za chwileczkę. Nie będę robił takich wielkich unboxingów, czy czegoś takiego, jak to tak popularne są filmy na YouTubie, tylko po prostu zaraz powyciągam wszystko i pokażę, co tutaj dostajecie, jak kupujecie taką kamerę i jak ta kamera się po prostu spisuje. Moją krótką opinię na ten temat oraz kilka tutaj przykładowych nagrań w dzień i w nocy, jak to działa i jak to, z czym to się je. Jeszcze tylko na potwierdzenie, że kosztowało taniej niż w Actionie, 169 zł, tu jest proszę paragon od tej kamery. Dobra, mam wszystko wyciągnięte, a więc tak, w komplecie jest sama kamera, to jest taka tuba, dosyć spora, szczerze mówiąc. Przodu obiektyw, wiadomo, tutaj jest schowane są diody LED-owe oraz tutaj jest także są diody podczerwieni, które oświetlają w nocy otoczenie. Także sama kamera, mówię, dosyć duża, dosyć toporna, zasilana jest zasilaczem, do którego za chwilę wrócę, bo to w sumie największy problem, który w tym całej kamerze widzę. I dodatkowo jest taka, nie wiem, gumka, płytka, to chyba przychodzi tutaj z taśmą dwustronną, żeby sobie to zamocować za pomocą taśmy dwustronnej, chociaż szczerze, no nie wiem. Dobra, nieważne. A i dodatkowo są tam jakieś papierzyska oraz są dwa wkręty, które można użyć do mocowania. Właśnie, może samo mocowanie załatwimy na samym początku. Kamera może, tutaj proszę, ma taki przegub, można ją w dowolny sposób ustawić. Mocuje się do ściany czy do jakiegoś innego, do innej powierzchni za pomocą tej tutaj płytki. Ta płytka jest odkręcana, czyli to mocujemy do ściany, dajemy na wkręty i do tego przykręcamy kamerę. Jakoś to nieporadnie robię, jak patrzę w ekran kamery i jednocześnie pokazuję, ale dobra, w ten sposób to przykręcamy i wtedy kamera się trzyma. Może się obracać w ten sposób, albo po prostu, tak jak powiedziałem, za pomocą przegubu można to do sobie dowolnie ustawić. Zakres jest dosyć duży, bo w momencie, kiedy jest płasko do ściany, na przykład w tej chwili, no to praktycznie prawie pod kątem, no 90 może stopni nie, no ale dosyć mocnym kątem w dół czy w górę można ustawić prawo, lewo. Od spodu kamery jest takie gniazdo, taką zaślepkę. Tutaj można włożyć kartę SIM oraz, nie kartę SIM, tylko kartę SD do zapisywania nagrań oraz jest przycisk resetowania. Z tyłu są takie dwie zaślepki, szczerze mówiąc nie wiem, czemu one służą. Wyjmowałem je, nic tu nie widać pod spodem, nie mam pojęcia co tu w nich jest. Może zajrzę do instrukcji. Pozdrawiam panią Kasię. W każdym razie, w
każdym razie nie mam zielonego pojęcia, po jakiego grzyba one są. W tej podstawce montowanej do ściany jest także otwór na przewód, także można to fajnie schować. No i tyle, no taka dosyć prosta, tradycyjna konstrukcja, odporna na warunki atmosferyczne. Tak jak powiedziałem, według tutaj producenta jest poziom ochrony IP65, także jest odporna na deszcz, śnieg i tym podobne historie. No i tyle. Teraz przejdę do zasilacza, z którym widzę największy problem, bo jak sobie tak oglądałem tą kamerę, to sobie pomyślałem, mówię, że zamontuję ją sobie na kamperze. Ona tutaj ma, to jest takie zwykłe gniazdo zasilające 5,5 na 2,1, i tak sobie pomyślałem, kurczę, mam takie gniazdo na dachu, bo mam to wyprowadzone do czego innego tego typu zasilanie, podłączę sobie może taką kamerę i nie będę musiał żadnych nowych przewodów ani nic takiego ciągnąć, po prostu od tyle. Natomiast niestety okazało się, że zasilanie jest na 5V, a nie na 12, a mam tam te 12V pociągnięte na dachu. No więc rodzi się jakiś problem. No nie będę tego zasilał oczywiście przez prąd zmienny, podłączając do przetwornicy, bo szkoda prądu po prostu na coś takiego, więc musiałbym tam wymyślić jakiś zasilacz po prostu 5V. Będę o tym myślał, szczerze mówiąc, bo spodobała mi się jakość tej kamery, spodobało mi się to, jak to nagrywa. Uważam, że może być to bardzo przydatne. Dosyć szeroki kąt tego nagrywania jest. Nie wiem, czy tutaj producent podaje, jaki to jest kąt nagrywania. Podaje tak, 100 stopni jest kąt nagrywania tej kamery, więc całkiem spory. Możecie sobie w tej chwili obejrzeć nagrania przy świetle dziennym. Uważam, że jest naprawdę świetna jakość tej kamery. Dosyć dobre oddanie szczegółów, chyba nawet lepsza jakość niż tych kamer, których używam wewnątrz tutaj, czy w kamperze, czy w mieszkaniu, które wam już kilka razy pokazywałem, też z Akcjona, też z firmy LSC. Teraz możecie zobaczyć sobie nagranie nocne. Kurczę, uważam, że jest naprawdę świetne, że jest naprawdę świetne. Te diody podczerwieni robią robotę, rozświetlają naprawdę spoko. Gdyby taką kamerę jedną sobie zamontować z lewej, drugiej z prawej strony busa, tak naprawdę miałby podgląd na całe, na wszystko to, co dzieje się po obu stronach oraz z tyłu. Jest tam też urywek w świetle dziennym, gdzie jest zamontowana całkowicie z tyłu ta kamera. No kurczę, wygląda to fajnie. Dodatkową zaletą jest oczywiście to, że ta kamera działa w systemie Tuya, czyli działa no praktycznie rzecz biorąc wszędzie, a dwa, daje możliwość podglądu tego, co się w kamperze dzieje. Jeżeli zostawiam gdzieś busa w mieście szczególnie, bo tam to jest najbardziej potrzebne, na jakimś takim niepewnym parkingu, no to mam wtedy podgląd oprócz tego, co się dzieje w środku, bo w tej chwili to mam i używam, a oprócz tego, co się dzieje w kabinie, bo też mam i używam, daje możliwość podglądu tego, co się dzieje wokół busa, dodatkowo zapisywania zdarzeń, czyli jeżeli ktoś podejdzie blisko busa, robi mu to zdjęcie, wysyła mi powiadomienie. No szczerze mówiąc, zaczynam się nad tym mocno zastanawiać. Nie żebym miał jakieś przygody, nie żebym miał jakieś potrzeby, natomiast no kurczę, wiecie, no zawsze lepiej wiedzieć więcej niż wiedzieć mniej, więc dlatego o tym zacząłem ostro myśleć. To, tak jak mówię, ma pójść, być tam gdzieś na wsi, w domu zamontowane, gdzie pojawiła się ostatnio potrzeba tego, żeby mieć podgląd na to, co się dzieje i, że tak powiem, kto. No dobra, nie będę wchodził w szczegóły, ale potrzeba taka pojawiła się, więc to będzie tam zamontowane. Z tego, co mieliście okazję zauważyć, naprawdę jakość tego obrazu jest bardzo dobra, uważam, bardzo dobra. Czytelność jakby rozpoznawania twarzy też jest na dosyć dobrym poziomie, także uważam, że kamerka jest naprawdę spoko. Jak za pieniądze, które kosztuje, też uważam, że jest spoko. Wiem i używam od wielu lat kamer i różnych innych sprzętów z tego systemu, znaczy z tej firmy LSC z Akcjona, i wiem, że ten sprzęt sprawuje się, jak na razie, odpukać bardzo, bardzo dobrze. Co prawda nie używam aplikacji tej firmowej LSC, tylko używam aplikacji Tuya, bo w jednej i w drugiej aplikacji to działa. Ale kurczę, ja narzekać nie mogę, to działa zawsze. Nie ma problemu z jakimś zawieszaniem się i tym podobnymi rzeczami. Mówię o tym dlatego, że używałem przedtem różnych innych kamer, różnych innych inteligentnych gniazdek tak zwanych,
nie w systemie Tuya, tylko innych firm, które po jakimś czasie najzwyczajniej przestały działać. W jednej firmie po prostu firma się zwinęła i jakby aplikacja przestała działać, nie można było się połączyć, nie można było z tego korzystać. W drugiej firmie wszystko zaczęło działać strasznie długo, podłączenie kamery zajmowało, kurczę, przed wyjściem z domu, ja chciałem uruchomić kamery godziny, zanim wszystko się połączyło, przeważnie wszystko trzeba było od nowa ustawiać. To działa, to co działa w systemie Tuya, działa naprawdę plug and play. Włączasz do prądu, jeżeli to już jest skonfigurowane, bo po nie wiem, minucie, po zalogowaniu się w sieci, nawet nie minucie, wszystko działa, więc dlatego ja z tego systemu Tuya jestem bardzo zadowolony. Wiem, że są inne systemy, czy Sonoffy, czy tym podobne historie, nie korzystałem. Nie wiem, natomiast wiem, że to działa, to się naprawdę fajnie sprawuje, więc używam i tyle. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej będzie to działać i jak najdłużej będzie wsparcie do tego typu rzeczy. To taka, mówię, króciutka prezentacja możliwości tej kamery, jakości nagrań, tego co mogliście zobaczyć. Moich takich przemyśleń mówię nad tym, że można by to w sumie zastosować sobie w kamperze. Czy tak zrobię, czy nie, nie wiem, muszę pomyśleć o tym, jak najprościej wymyślić zasilanie 5-woltowe. Najprościej oczywiście byłoby po USB, natomiast no mówię, mam to na dachu, będę kabli USB ciągnął tak daleko, takich długich, więc musiałbym po prostu wykorzystać istniejącą, no mam na dachu po prostu tego typu wtyczki, 3 chyba. Musiałbym wykorzystać to, co istnieje w tej chwili, bo nie chcę po prostu nic innego wymyślać, przerabiać. Natomiast na drugim końcu no mam zasilanie 12V, a musiałbym tam mieć 5V, więc przydałby się po prostu jakiś zasilacz, jakaś przetwornica, cokolwiek, co by zamieniło mi 12 na 5V i potrzebne by było co najmniej 3A, bo jedna kamera wykorzystuje 1A. Oczywiście w takich pracuje, ale ten zasilacz ma po prostu takie parametry, 5V, 1A, więc no, około 3A taki zasilacz czy też przetwornica byłaby potrzebna, żeby 3 takie kamery zasilić. Na pewno 3 nie będę kupował od razu, bo to jednak mimo wszystko, że nie jest jakieś strasznie drogie, ale jednak no te 170 zł kosztuje, więc na pewno nie będę montował 3 na raz. W ogóle szczerze nie wiem, czy będę montował, ale takie luźne przemyślenia, że być może. Natomiast mówię, no jeżeli zastanawiacie się nad kupnem tego typu kamery, to ja mogę naprawdę bardzo, bardzo polecić. I oczywiście dodaję, że nie jest to żadna reklama, nie ma nic wspólnego ze sklepem Action. Nie kupiłem tego nawet w Actionie, mimo że to jest kamera z Actiona, kupiłem to na AleDrogo. Nie ma nic wspólnego, to nie jest materiał sponsorowany. Tyle. Jeśli macie jakieś przemyślenia, komentarze, propozycje odnośnie może innych kamer, które są może tańsze, może lepsze, lepiej zrobione, bardziej dobrze się spisują, ale w systemie Tuya, bo nie chcę kolejnego systemu budować, tylko chciałbym system Tuya, to zapraszam do komentowania. No i co? Do następnego. Fajna kamera, naprawdę fajna kamera.